Przeciwległe pasy. Radiowozy będą jechać przy osi jezdni. Czy zaznaczyło coś takiego, że czeka udzielić pomocy, to proszę się zwrócić do mnie. Dobrze, nie puknij na to. Taki słuch. Ona... Jak się ściga, to jest ciężko. A my się ścigamy, także idziemy. Ona nie trudna. No, do opory. W ogóle jak oceniacie ten wyścig tutaj w Puławach? Jak oceniacie? No taki jest. W Polsce takich nie ma wyścigów. Żeby była kategoria niepełnosprawnych. I żebyśmy mogli ze sobą rywalizować w podobnych schorzeniach. Para, tetra, kobiety, mężczyźni. Bo tak to biegi są wszyscy razem, są puszczani. I nieważne, czy tego chodzi. Wsiądzie na wózek, tylko na trasę przejedzie się. Ale fajnie to jest. Te małe i polskie. Jeszcze normalnie. Tutaj nie mówiła, że wyprzedzi wszystkich, kurczę. Rzeczywiście. Taka niespodzianka, naprawdę. Nie no, bo sobie pokonać, zobaczymy jak będę padać. Mamy doświadczenia w tym. Mieliśmy przecież stażystów z ośrodków pomocy z Białorusi. Organizowałem z Nałęczowie. Dalej.